z Archiwum X Chrisa Cartera. Czy wiecie Państwo, kim jest Chris Carter? Czy trzeba go przedstawiać? Chyba nie. To on stworzył kultowy serial X-Files i chyba nie ma wśród Państwa nikogo, kto interesuje się fenomenem UFO, kto nie oglądałby choć jednego odcinka tego serialu. Nie ma chyba nic równie popularnego w naszej kulturze, co przybliżałoby tak UFO, jak i świat paranormalny, jak właśnie ten serial, którego twórcą jest Chris Carter. Pomysł na tę serię miał już on w latach 80. i wiele czasu minęło, zanim przełamał niechęć telewizji do takich tematów. Bohaterami miała być para agentów FBI, Scully i Mulder. Postać rudowłosej Scully była tworzona na bazie fascynacji Cartera filmem Milczenie owiec, gdzie Jodie Foster stała się prototypem dla wyglądu danej Scully. Mulder był entuzjastą, a Scully sceptykiem, dzięki czemu można było pokazywać rozmaite przypadki i opisywać je z różnych punktów widzenia. Wraz z kolejnymi sezonami serialu role te nagle się odwróciły. Przeprowadzona w USA ankieta Ropela wykazała, że tematem UFO interesują się miliony ludzi. Wielu z nich uważało, że miało kontakt z obcymi lub zostało porwanych przez obcych. To stanowiło interesujący twist i dlatego agent Mulder jest głęboko zaangażowany w wytropienie obcych, bo to oni porwali jego siostrę. Materiały użyte do napisania scenariusza serialu pochodziły głównie od doktora Johna Macaka, doktora Davida Jacobsa i Bada Hopkinsa. To właśnie oni sprawili, że w filmie agencje rządowe są w tle, w mroku i wiedzą znacznie więcej niż chcą przyznać. Takie podejście sprawiło, że dziś film wpłynął na stworzenie mitologii związanej z UFO, której szczytowym momentem miało być ujawnienie i prawda na temat fenomenu. Prawda, która jest dla nas nadal nieosiągalna, do której nie jest w stanie dotrzeć ani nauka, ani religia. Nikt z nas do końca nie wie, co jest tu prawdą, a co nie. Stąd plakat na ścianie biura Muldera z napisem „Chcę uwierzyć”. 11 sezonów X-Files było czymś więcej niż tylko znakomitą rozrywką. Serial w sposób niezwykle plastyczny i sugestywny pokazał złożoność fenomenu, a Chris Carter do dziś żywo interesuje się UFO. Opublikował nawet jakiś czas temu artykuł na ten temat w New York Timesie i dziś chciałbym go Państwu przeczytać, bo opinia Cartera nadal jest ważna. Cytuję. Kiedy budowaliśmy dekorację biura agenta Muldera w serialu X-Files, moim pomysłem było zawieszenie plakatu z UFO i napisem I want to believe. Chcę uwierzyć. Myślę, że to opisuje postawę większości ludzi interesujących się tym całym pozaziemskim biznesem. Jeszcze nie są przekonani, ale czekają na jakiś znak. Wszechświat jest zbyt duży, abyśmy byli w nim sami. Tak chciał wierzyć Carl Jung, jak i Carl Sagan, który pisał na ten temat książki. Obecne filmy z samolotów marynarki wojennej, które zarejestrowały niezidentyfikowany fenomen powietrzny, jak to się obecnie nazywa, sugeruje, że może w końcu ich zobaczyliśmy. Częściowo oparte na tych filmach długo oczekiwane rządowe badania trafiły do Kongresu. Odpowiedzi były obiecujące. Ale te odpowiedzi zawsze są obiecujące. Nigdy nie widziałem UFO czy obcego, mimo że zawsze tego chciałem. Ale dzięki X-Files spotkałem wielu ludzi, którzy mówili, że coś takiego widzieli. Oglądałem niewyraźne wideo przedstawiające szaraka na czyimś patio. Znam nagradzanego reżysera, który powiedział mi wprost, że widział UFO, kiedy był jeszcze na studiach. Annie Jacobsen, autorka wspaniałej książki Strefa 51, wprowadziła mnie w temat ludzi, którzy przez wiele lat pracowali w miejscach o najwyższej tajności i widzieli dziwaczne pojazdy pojawiające się nad bazami lotniczymi. Przez całe dekady takie historie działały na mnie jak magnes. Historia opowiedziana w X-Files została oparta o teorie spiskowe. Rządy kłamią nam na temat istnienia UFO i istot pozaziemskich. Czy wierzę, że nasz rząd nas okłamuje? Absolutnie. Jestem dzieckiem afery Watergate. Czy wierzę w konspirację? Oczywiście. Wierzę na przykład w to, że ktoś atakuje agentów CIA i innych urzędników w Białym Domu przy pomocy promieni mikrofalowych, tworząc tak zwany syndrom hawański, ale rząd to dementuje. Czy nowy raport lub każdy inny rządowy raport da nam jasną odpowiedź? Patrzę na to sceptycznie. Zresztą zawsze tak na to patrzyłem. W 1996 roku zostałem zaproszony do kliniki harwardzkiego psychiatry Johna Macaka jako świadek hipnozy regresyjnej przeprowadzonej na człowieku uważającym, że został porwany przez obcych. Spotkałem doktora Macaka, który studiował i przede wszystkim wierzył w abdukcję przez obcych, kiedy pojawił się w studio Foxa, aby porozmawiać o swojej pracy. Wykorzystałem badania Ropera, z którymi związany był dr Mac, do tego, aby w 1992 roku sprzedać serial X-Files stacjom telewizyjnym. Nieco wcześniej przeczytałem jego książkę pod tytułem Wzięcie i wiedziałem, czego się mniej więcej spodziewać. Byłem pełen wątpliwości i kompletnie nieprzygotowany na dramat kobiety siedzącej obok mnie i zalewającej się łzami, gdy opowiadała o spotkaniu z obcymi na plaży w Meksyku. Było to dla mnie wstrząsające doświadczenie i zostawiło we mnie niepokój. Wiele lat później wziąłem udział w konferencji w San Mateo w Kalifornii, która skupiła się na tajnym rządowym programie kosmicznym. Uczestnicy tej konferencji wierzyli, że ten program wykorzystał wśród wielu innych rzeczy technologię z przejętego latającego spotka, którą użyto do militaryzacji przestrzeni kosmicznej. Na pierwszy rzut oka byli to poważni i mający osiągnięcia profesjonaliści, wliczając w to byłych urzędników państwowych i prawników. Niektórzy z nich wierzyli także, że armia posiada tajne bazy po ciemnej stronie Księżyca i spotyka się tam w tajemnicy z reptyliańskimi obcymi. Ten radykalny element nękał ufologów o otwartym umyśle przez całe dekady, koloryzując publiczne zrozumienie fenomenu. Wielu ludzi boi się przyznać, że w to wierzą, w obawie, że zostaną wyśmiani. Strach sam w sobie być może jest powodem, że niektórzy z nas w ogóle nie chcą wierzyć, że obcy istnieją. Żyjemy w niepewnych czasach, w których prawda jest niewiadoma. Nie muszę wam mówić, że to stworzyło cały wszechświat najdzikszych teorii spiskowych. Od konspiracji keczupu do pomysłu, że żyjemy w czarnej dziurze stworzonej przez cernowski wielki zderzacz hadronów, w czasie gdy odkryliśmy boson Higgsa. Darin Morgan, jeden ze scenarzystów X-Files, nazwał to erą postspiskową, gdzie teorie spiskowe tworzy się na skalę przemysłową. Oparta na rygorach badawczych nauka i sami naukowcy zostali wychłostani i oczernieni. Dziennikarstwo zostało uznane za fake news. The truth is out there. Trust no one. Deny everything. Stały się prowokacyjnymi hasłami w serialu X-Files, ale to wszystko było w latach 90., kiedy żyliśmy mniej więcej w tej samej sferze realności. Te slogany obecnie to część życia. Jako dodatek do filmików z marynarki wojennej, powód, dlaczego UFO stało się niezwykle popularne, leży w artykule na ten temat opublikowanym w 2017 roku przez New York Times. Artykuł opisał tajny program prowadzony w Departamencie Obrony w poszukiwaniu prawdy na temat UFO. Połączona ewidencja na ten temat dołączyła do obecnego raportu rządowego. Ale dla mnie raport na temat UFO od samego początku był martwy. Uchwalony przez obie partie w czasie rządów Trumpa, wewnętrzny raport nie wyjawił niczego nowego na temat UFO lub pozaziemskiego pochodzenia, a jego część, która pozostała tajna, dolała tylko paliwa do ognia teorii spiskowych. Jeśli miałoby istnieć jakieś terytorium dla X-Files, to właśnie takie. Stało się to jednak powodem do zadania kilku ważnych pytań. W jaki sposób Departament Obrony utrzymywał finansowany z budżetu projekt sponsorowany w 2007 roku głównie przez senatora Harry Reida w tajemnicy przez 10 lat? Dlaczego, gdy Reid zapytał o fizyczne dowody na temat UFO, to odmówiono mu odpowiedzi? I dlaczego budżet programu miał tylko 22 miliony, poszukując odpowiedzi na temat żywych istot odwiedzających nas z odległego świata? Taka suma ledwie wystarczała Netflixowi na nakręcenie 3 odcinków serialu Stranger Things. Zagorzali przeciwnicy UFO tłumaczą wideo nakręcone przez marynarkę wojenną jako złudzenia optyczne, mimo że piloci myśliwców opisali niezidentyfikowany powietrzny fenomen, w skrócie UAP, niezwykle detalicznie, jako nieposiadający powierzchni umożliwiającej latanie. Stwierdzili brak wydechu ze środka napędu i możliwość wykonywania manewrów z hiperdźwiękową prędkością. Ta opozycja, naukowa czy nie, zaczyna się od lat 40., kiedy pilot Kenneth Arnold zobaczył 9 latających spotków nad Mount Rainier. Jednak ci prokuratorzy zadają jedno dobre pytanie. Gdzie jest głębokie gardło? I jest to nawiązanie do afery Watergate, gdzie tak nazywano człowieka z rządu, który anonimowo przekazywał informacje. Tak więc, gdzie jest głębokie gardło świata UFO? Dlaczego nie ma wiarygodnych spowiedzi na łożu śmierci? Tak jak w słynnym paradoksie Enrico Fermiego. Jeśli obcy istnieją, dlaczego do tej pory ich nie zobaczyliśmy? Czy jest możliwość, że w tym przypadku rząd mówi nam prawdę? Że nie ma pojęcia, jak rozumieć obecny fenomen? Czy może prawda znajduje się ukryta za klauzulą tajności? Ciekawe jest to, że Barack Obama, który kiedyś sarkastycznie żartował sobie z UFO podczas jednego z nocnych programów, uznaje obecnie, że na niebie pojawiają się obiekty, których nie da się wytłumaczyć. Nawet Donald Trump, pod którego egidą stworzono ostatnie badania, przyznał, że coś w tym może być. Nie mam wątpliwości, że ten raport, tak jak się pojawił, tak zniknie, a wraz z nim mainstreamowa dyskusja na temat UFO, aż do czasu, kiedy zostanie pokazany ostateczny dowód. Planeta, która nie może dojść do porozumienia w sprawie zmian klimatycznych lub globalnej pandemii, może nie zwrócić uwagi, nawet jeśli w telewizji pokażą wrak pojazdu obcych lub ciało jednego z nich. Wojna kulturowa jest w stanie przysłonić wszystko, bo tak wściekle trzyma nas w swoim uścisku. Ale co będzie, jeśli nawiążemy bezpośredni kontakt z prawdziwymi obcymi, którzy przylecą do nas z jednej ze swoich egzoplanet, pokonując całe lata świetlne po to, aby się z nami spotkać? Obcy, którzy posiadają odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie kiedykolwiek zadaliśmy. Coś takiego zdecydowanie zmieniłoby los ludzkości. Ale czy zmieniłoby nas? I want to believe. Chciałbym w to uwierzyć. I tak kończy się artykuł Chrisa Cartera, twórcy serialu X-Files w kwestii UFO. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mówił Chris Miekina.